Dzieje apostolskie, rozdział 8, ciąg dalszy. A Saul zgadzał się na jego zabicie. I stało się tego dnia wielkie prześladowanie przeciwko zgromadzeniu w Jerozolimie i rozproszyli się wszyscy po krainach Judei i Samarii z wyjątkiem apostołów. A pobożni mężowie pogrzebali Szczepana i bardzo lamentowali nad nim. A Saul tępił zgromadzenie, wchodząc do domów, wywlekając mężczyzn i kobiety, wydawał ich do więzienia. Ci więc, którzy rozproszyli się, rozeszli się, głosząc Ewangelię. A Filip, gdy poszedł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa, a lud jednomyślnie lgnął do tego, co mówił Filip, słysząc i widząc cuda, które czynił. Bo duchy nieczyste wychodziły z wielu, którzy je mieli, wołając wielkim głosem, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. I nastała w tym mieście wielka radość. A był pewien mąż o imieniu Szymon, który przedtem w tym mieście zajmował się magią i wprawiał w zdumienie lud Samarii, mówiąc o sobie, że jest kimś wielkim. Do którego lgnęli wszyscy, od najmniejszego aż do największego, mówiąc, ten jest ową wielką mocą Bożą. A lgnęli do niego dlatego, bo od dłuższego czasu wprawiał ich w zdumienie swoją magią. A gdy uwierzyli Filipowi, głoszącemu Ewangelię o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić mężczyźni i kobiety. Także sam Szymon uwierzył i dał się ochrzcić, a trzymając się Filipa, widział znaki i wielkie cuda, które się działy i zdumiewał się. A apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, gdy usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana, którzy, gdy tam przyszli, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego, bo jeszcze nie stąpił na żadnego z nich, ale byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni brali Ducha Świętego. A Szymon, widząc, że przez wkładanie rąk apostołów jest dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze, mówiąc, dajcie im mnie tę władzę, aby ten, na kogo włożę ręce, wziął Ducha Świętego. Ale Piotr mu powiedział, srebro twoje niech będzie z tobą ku zgubie, gdyż sądziłeś, że dar Boży może być nabyty za pieniądze. Nie ma dla ciebie cząstki ani dziedzictwa w tym słowie, bo serce twoje nie jest szczere przed obliczem Boga. Dlatego upamiętaj się ze swojej złości i proś Boga, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł twojego serca, bo widzę, że jesteś w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Wtedy odpowiedział Szymon, módlcie się za mną do Pana, aby nie przyszło na mnie nic z tego, co powiedzieliście. A oni, gdy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, wrócili do Jerozolimy, także w wielu miasteczkach Samarytan głosili Ewangelię. A anioł Pana powiedział do Filipa, mówiąc, wstań i idź ku południowi na drogę, która z Jerozolimy biegnie w dół ku Gazie, jest to droga pustynna. A on wstał i poszedł, a oto mąż Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej Etiopii Kandaki, który był nad całym jej skarbcem, przyjechał do Jerozolimy, aby oddać cześć, a gdy wracał, siedząc na swoim wozie, odczytywał proroka Izajasza. I powiedział duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał go czytującego proroka Izajasza i powiedział, czy rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę, jeśli mi nikt nie wyłoży. I prosił Filipa, aby wszedł z nim i usiadł. A miejsce pisma, które odczytywał, było to. Jak owca na zabicie dał się prowadzić i milczał jak baranek przed tym, który go strzyże, tak on nie otwiera swoich ust.
W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a kto opowie o jego rodzie, bo zabrane z ziemi było jego życie. A eunuch odpowiadając Filipowi powiedział: proszę cię, o kim to mówi prorok, o sobie samym czy o kimś innym? A Filip otworzył swoje usta i zaczął od tego pisma głosić mu dobrą nowinę o Jezusie. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i powiedział eunuch: oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym nie został ochrzczony? I kazał, aby zatrzymano wóz i weszli obydwaj do wody, Filip i eunuch, i ochrzcił go. A gdy wyszli z wody, porwał Filipa duch pański i eunuch nie widział go więcej i jechał więc swoją drogą, radując się. A Filip znalazł się w Azocie i przechodząc przez wszystkie miasta, opowiadał Ewangelię, aż przyszedł do Cezarei. Nie poprzestając na zabiciu Szczepana, przywódcy religijni w Jerozolimie rozpoczęli w tym momencie pierwsze wielkie prześladowanie przeciwko Kościołowi, a Saul był w nich szczególnie widoczny. Spustoszył on Kościół jak wilk, wdzierając się do domów, aby zabezpieczyć swoje ofiary. W rezultacie uczniowie zostali rozproszeni po prowincjach Judei i Samarii. Zgodnie ze słowami Pana skierowanymi do uczniów w Dziejach Apostolskich 1:8, prowincje te miały powstać po Jerozolimie, zanim ich misja rozszerzyła się na krańce ziemi. A więc znowu był to przypadek, w którym Bóg sprawił, że gniew człowieka służył jego celowi. A jednak, co znamienne, apostołowie, którym dana była ta misja, byli wyjątkiem od reguły. Oni nadal pozostawali w Jerozolimie. W związku z tym opowiadanie pozostawia ich niezauważonymi i kontynuuje o tych, którzy poszli wszędzie ewangelizować, a szczególnie o Filipie, innym z siedmiu. Udał się on do miasta Samarii i głosił moc Bożą, głosił, a moc Boża była z nim. I nastąpiło cudowne błogosławieństwo, jak to zawsze bywa, gdy sługa Boży porusza się w bezpośredniej linii boskiego zamysłu. Siew między Samarytanami był dokonany przez samego Pana, jak to jest zapisane w Ewangelii Jana, 4 rozdział. Wtedy wielu mówiło i to było wyraźnie zaznaczone, że czy to nie jest Chrystus? Ale także mówili, to jest rzeczywiście Chrystus. Teraz Filip, przychodząc do nich, głosił im właśnie tego Chrystusa, o którym w 4 rozdziale Jana było powiedziane. Jako tego, który umarł, zmartwychwstał, a teraz jest w chwale. W konsekwencji nastąpił wielki czas żniwa. W mieście tym zapanowała wielka radość. Poselstwo Filipa zostało przyjęte. Zaczął głosić wśród nich rzeczy dotyczące Królestwa Bożego, i to doprowadziło do tego, że tłumy zostały ochrzczone. Wśród nich był Szymon Czarnoksiężnik, Szymon Czarownik, który również uwierzył, ale to uwierzenie trzeba dać w mocnym cudzysłowie, i został ochrzczony. Znalazł się on, jak pokazuje werset 7, w obecności mocy o wiele potężniejszej niż duchy nieczyste, z którymi wcześniej miał kontakt. Niezwykłą rzeczą w pracy w Samarii było to, że chociaż tak wielu uwierzyło w Ewangelię i zostało ochrzczonych, żaden nie otrzymał daru Ducha Świętego. Porządek, który Piotr ogłosił w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 38 werset, nie był przestrzegany w przypadku Samarytan.
Bóg tak zarządził, jak wierzymy, ze specjalnego powodu. Między Jerozolimą a Samarią istniała religijna rywalizacja, o czym świadczy Ewangelia Jana 4 rozdział. A zatem musiała istnieć silna tendencja do przenoszenia starożytnych uprzedzeń do nowych warunków. Oznaczałoby to, że Kościół samarytański byłby niezależny od Kościoła jerozolimskiego, a nawet rywalizowałby z nim. I w ten sposób jakiekolwiek praktyczne wyrażanie jednego ciała byłoby zagrożone, jeszcze zanim prawda o nim zostałaby objawiona. Tak się stało, że otrzymali oni ducha dopiero wtedy, gdy Piotr i Jan zeszli na dół i włożyli na nich ręce, w ten sposób formalnie identyfikując apostołów i Kościół w Jerozolimie z tymi nowymi wierzącymi w Samarii. Jedność Kościoła została zachowana. Kiedy Duch Święty został udzielony, nastąpiło wyznaczenie granicy między rzeczywistością a nierzeczywistością. Nie wszyscy ochrzczeni okazują się być prawdziwymi, ale Duch Święty jest dany tylko tym, którzy są prawdziwi. Dlatego w Samarii ochrzczony Szymon został bez Ducha Świętego. Wersety 12 i 16 pokazują nam, że ochrzczona osoba wyznaje wejście do Królestwa Bożego i przyjęcie na siebie imienia Pana Jezusa jako swojego nowego mistrza. Tak jak dawni Izraelici zostali ochrzczeni Mojżeszowi. I to mamy w 1 Koryntian, 10 rozdział, werset 2. Szymon poddał się temu wszystkiemu, jednak gdy nadeszła próba, nie znaleziono w nim rzeczywistości. Nigdy nie powiedziałby: daj mi także tę moc, gdyby już ją posiadał. Nie rozumiał jej również, czego dowodem jest jego oferta pieniężna, a także to, że się dziwił. Musiało to być wielkim ciosem dla Szymona, który poprzednio dominował nad ludem Samarii przez swoje nadprzyrodzone czyny, aby zobaczyć tłum posiadający moc, wobec której jego własne ciemne czyny były niczym. Oni posiadali dar Ducha Świętego, a on został pominięty. To skłoniło go do bardzo gruntownego narażenia się na niebezpieczeństwo przez ofiarowanie pieniędzy apostołom. Chciał kupić nie tylko ducha dla siebie, ale także moc przekazywania go innym przez nakładanie rąk. Niewątpliwie czuł, że jeśli taka moc może być jego, to każde pieniądze wyłożone na jej zakup okażą się bardzo zyskowną inwestycją. Jest to trzecie odnotowane powstanie zła w gronie tych, którzy zostali ochrzczeni. Pierwsze – Ananiasz. Drugie – szemranie na temat zaniedbywanych wdów. Trzecie – Szymon Czarnoksiężnik. W każdym przypadku, jak zauważyć można, chodziło o pieniądze. W tym trzecim przypadku widzimy początek szatańskich wysiłków, aby przekształcić czystą wiarę Chrystusa w religię nastawioną na zarabianie pieniędzy. W Samarii był to tylko cieknący strumień przepływający przez jednego człowieka. Wkrótce przerodziła się ona w powódź, niosąc ogromne bogactwa do Rzymu. W systemie religijnym, który ma tam swoje centrum, wszystko, co ma być darem Bożym, może być nabyte za pieniądze. Piotr nie oszczędził Szymona Czarnoksiężnika. Powiedział mu wyraźnie, że ta okropna myśl jego oznaczała, że jego serce nie było w porządku z Bogiem, że był całkowicie poza prawdziwą wiarą Chrystusa i że zarówno on, jak i jego pieniądze zginą. Słowa Piotra z pewnością były prorocze w odniesieniu do zguby, która ostatecznie ogarnie wielki system kościelny, który przez wieki zamienił chrześcijaństwo w religię pieniądza. Był promyk nadziei dla Szymona, który Piotr podtrzymywał dla niego w wersecie 22. Może on pokutować, a więc przebaczenie dla niego
było jeszcze możliwe. Zauważmy, jak sama myśl jego serca jest scharakteryzowana jako niegodziwość, bez odnoszenia się do jego słów. Ilustracja tego stwierdzenia, że myśl głupstwa jest grzechem. Będąc nadal w niewoli pieniędzy, on nadal był w niewoli nieprawości i goryczy. Miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, to znaczy wszelkiego rodzaju zła. Z niej też wypływa znaczna część goryczy, która napełnia ziemię. Piotr powiedział Szymonowi, aby modlił się do Boga, ale z odpowiedzi Szymona, zapisanej w wersecie 24, wygląda na to, że brakowało mu skruchy, która doprowadziłaby go do modlitwy za siebie. I chciał się upewnić, że wstawiennictwo Piotra w jego imieniu nie będzie płatne. Tłumy od tego dnia zapłaciły pokaźne sumy w nadziei uzyskania wstawiennictwa Piotra. Apostołowie powoli wychodzili z Jerozolimy, jak mówi nam werset pierwszy tego rozdziału, czyli rozdziału 8 Dziejów Apostolskich. Filip był pionierem w Samarii, ale teraz, gdy Piotr i Jan zeszli na dół, dalej służyli słowem nawróconym, a także ewangelizowali w wielu samarytańskich wioskach w drodze powrotnej. Jednakże było jeszcze więcej pionierskiej pracy do wykonania i w tej sprawie anioł pański przemówił nie do apostołów, lecz właśnie do Filipa. Gotowość i proste posłuszeństwo Filipa wobec pańskich instrukcji jest bardzo uderzające. Powiedziano mu, aby opuścił miejsce swojej udanej pracy i udał się na pustynię na południowy zachód od Jerozolimy. Zapisem jasnym i wyraźnym ze Słowa Bożego jest, że gdy mu powiedziano wstań i idź, on wstał i poszedł. Chociaż jego bracia mogli uważać go za niepoprawnego i ekscentrycznego w czynieniu tego. Jeżeli rozpoczynając swą podróż nie znał jej celu, to wkrótce go odkrył, gdyż jego kroki były tak kierowane, aby mógł przechwycić ważnego urzędnika etiopskiego, który był poszukiwaczem Boga. Człowiek ten odbył uciążliwą podróż do Jerozolimy zgodnie z tym małym światłem, jakie posiadał. Przybył tam zbyt późno, aby odnieść jakąkolwiek korzyść ze świątyni, gdyż jako dom Boży została ona już odrzucona. Był za późno, aby znaleźć Pana, bo został odrzucony przez Izraela i poszedł do nieba. Otrzymał jednak ważną księgę Pisma Świętego Starego Testamentu i był w drodze powrotnej, potrzebując jeszcze tylko jednej rzeczy. Tę jedną rzecz Filip miał dostarczyć, bo Bóg nie zamierzał pozwolić Etiopczykowi wyciągnąć do niego rąk bez otrzymania odpowiedzi. Potrzebował on światła Nowego Testamentu, tak samo jak my potrzebujemy światła Nowego Testamentu do interpretacji Starego Testamentu. Więc ponieważ Nowy Testament nie był jeszcze napisany, Filip został posłany z przesłaniem Nowego Testamentu. Duch Boży był w kontroli i kontrolował Filipa, stąd wszystko przeniosło się na czas bardzo dokładnej perfekcji. Czyli widzieliśmy precyzyjne działania, tak jakby to ktoś zaplanował i tak było w istocie. Etiopczyk doszedł właśnie do połowy Izajasza 53, gdy Filip zwrócił się do niego, a jego przenikliwy umysł był wypełniony pytaniem, które ten rozdział nieuchronnie wywołuje w myślach każdego inteligentnego czytelnika. Czy prorok mówi o sobie,
czy o jakimś innym człowieku. Etiopczyk postawił swoje pytanie. Filip znalazł tam swój tekst i głosił mu Jezusa. Wszystko, co Filip powiedział Etiopczykowi, Łukasz streścił nam w tym świętym imieniu, a łatwo to zrozumieć, gdy przypomnimy sobie, jak w Mateusza 1,21 wprowadzani jesteśmy w to imię i jego znaczenie. Wszystko, czego potrzebował ten człowiek, światło i zbawienie, zostało znalezione w Jezusie. I podczas gdy Filip mówił, on to znalazł. Teraz Izajasz 53 przedstawia Jezusa jako tego, który umarł śmiercią przebłagalną i zastępczą. Tego, który jest jedynym pośrednikiem. Tego, który jest jedynym zastępcą. Tego, którego życie zostało zabrane z ziemi, a Etiopczyk, który najwyraźniej wiedział coś o chrzcie i jego znaczeniu, pragnął być utożsamiony z nim w jego śmierci. W chrzcie jesteśmy utożsamieni z nim, w podobieństwie jego śmierci. Tak mówi Rzymian 6 rozdział 5 werset. A on czuł, że nic nie przeszkadza mu być utożsamionym w ten sam sposób z tym, którego teraz wierzył. Werset 37 należy pominąć jako pozbawiony rzeczywistego autorytetu manuskryptu. Mimo to nic nie stało na przeszkodzie, choć nie był Żydem i Filip go ochrzcił. Ten sposób dotarł do pierwszego poganina, który został ochrzczony i posłany w drogę powrotną do swego ludu z wiedzą o Zbawicielu. Filip zniknął mu z oczu szybciej niż się pojawił, ale ponieważ nie wierzył Filipowi, lecz Jezusowi, nie przeszkadzało mu to zbytnio i poszedł dalej radując się. Jego wiara nie oplata się wokół Filipa, ale wokół tego, którego Filip głosił. Dla niego nie była to Jerozolima, lecz Jezus, a także nie Filip, lecz Jezus. Zauroczenie kaznodzieją prowadzi do słabości, a zauroczenie Zbawicielem do duchowej siły. Filipowi nie przeszkadzał nadprzyrodzony sposób, w jaki został przeniesiony do Azotu. Udał się na północ do Cezarei, głosząc kazania w miastach. 7 razy w tym rozdziale jest mowa o głoszeniu, a w 5 z tych okazji użyte jest słowo, które przenieśliśmy do naszego języka jako ewangelizować. Okazje te są w wersetach 4, 12, 25, także drugi raz i potem w 35 i 40. W 3 z 5 przypadków to Filip ewangelizuje. Więc nie powinniśmy być zaskoczeni, że obecnie jest on określany jako Filip Ewangelista, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 21. Nawrócenie Etiopczyka było znakiem, że nadszedł czas błogosławieństwa dla pogan. On był jak samotna jaskółka w czasie przelotu, wskazując na nadejście lata. W rozdziale 9 jest opisane powołanie i nawrócenie człowieka, który miał być apostołem pogan. Jak to często bywa, wybór Pana padł na najbardziej nieprawdopodobną osobę. Prześladowca świętych ma stać się wzorowym, wzorcowym sługą Pana. W tym celu został on potraktowany w sposób bezprecedensowy. Sam Pan rozprawił się z nim bezpośrednio, wykluczając we wszystkich istotnych sprawach jakikolwiek ludzki udział. Więc zaczynając Dzieje Apostolskie 8 rozdział, zauważamy, że doszliśmy do punktu zwrotnego w historii, nie tylko Kościoła, ale także w ujawnianiu się prawdy Bożej i objawianiu się Jego dróg. Śmierć Szczepana ma więc w różnych punktach widzenia wielkie znaczenie. I nic dziwnego. Szczepan był pierwszym duchem, który odszedł, aby być z Chrystusem, po tym jak Duch Święty został udzielony.
Ale nie był to tylko jeden, który odszedł, aby być z Panem. Co było o wiele lepsze, było to przez działanie Żydów w gorszącym duchu prześladowania. I to jest bardzo smutne. Gorszący duch prześladowania. Uczynili to ci sami ludzie, którzy jak niedawno i tak niedawno przyjęli z największą przychylnością nie prawdę, ani łaskę Bożą, która jest nieodłączna od Jego prawdy, ale w każdym razie potężne wrażenie łaski, jak również prawdy, która wytworzyła niespotykaną wielkość serca, bezinteresowność ducha, radość i wolność, które uderzyły umysły Żydów, przyzwyczajonych do chłodu śmierci w ich własnym systemie judaistycznym. Lecz teraz wszystko się zmieniło. To, co było najsłodsze, wkrótce stało się gorzkie. Jak to często bywa w rzeczach Bożych. A gdy zrozumieli znaczenie tego, co Bóg uczynił tu na ziemi, że to osądziło człowieka, że nie dało to żadnego poglądu na religijność, w której oni się chełpili, że pokazało to najbardziej przekonywująco to, co Bóg przez całe życie ludzkie na ziemi, przez całe świadectwo do człowieka i całe świadectwo wobec nich wyraźnie wskazywał przez proroków, jak również w typach samego prawa, że on ma głębsze cele i że nic na ziemi nie może go zadowolić. Że było w jego umyśle po udowodnionym upadku Izraela, aby wprowadzić niebo i jego rzeczy dla niebiańskiego ludu, nawet tutaj na dole. Teraz, gdy zostało to ukazane, przede wszystkim w świadectwie, jakie Stefan złożył temu człowiekowi, czyli zbiorczo człowiekowi, a więc ludziom, którego oni odrzucili, i tu potem mamy też, że człowiek miał świadectwo złożone na temat Pana Jezusa. Złożył świadectwo o człowieku, którego oni odrzucili i ukrzyżowali, a który był widziany w chwale po prawicy Boga. Było to nie do zniesienia. Czyż mogło być inaczej? Czy pomimo dumnej niewiary i ślepej niewiary i zarozumiałości, właśnie, którą tutaj się charakteryzowali, i to jest wyraźne, że w ich wyróżniającym się przywileju oni byli zmuszeni odczuć, że nie byli w mniejszym stopniu stałymi przeciwnikami Ducha Świętego, jak ich ojcowie, którzy sami byli winni i cierpieli konsekwencje swojej winy w ich upadku przed poganami. Teraz czuli, że oni sami nie byli lepsi, lecz raczej gorsi, że ta sama niewiara przynosiła jeszcze większe skutki, konsekwencje, że byli winni krwi ich własnego Mesjasza, który teraz zmartwychwstał i został wywyższony w najwyższej siedzibie w niebie. Wszystkie te rzeczy były podkreślone przez Szczepana. Rzeczywiście dotknąłem tutaj bardzo małej części jego najbardziej wymownego przemówienia. Ale zakończenie pozwala nam zobaczyć więcej niż to. Było to objawienie Chrystusa jako przedmiotu dla chrześcijanina w niebie i objawienie go w sposób całkowicie wykraczający poza wąskie granice judaizmu. Szczepan mówi o nim jako o synu człowieczym. Jest to zasadnicza cecha chrześcijaństwa. W przeciwieństwie do prawa ono zwraca się do wszystkich. Nie ma żadnego zawężenia w odrzuconym niebiańskim Chrystusie. Przez Ducha Świętego jest przekazana cała stanowczość boskiej więzi
i cała intymność prawdziwej, żywej relacji najbliższego rodzaju. W tym samym czasie wraz z tym widzimy uniwersalność w wychodzeniu zarówno prawdy, jak i łaski Bożej, która nie mogła być obca prawu. I chociaż jej charakter musiał być jeszcze bardziej ujawniony przez innego i o wiele większego świadka boskich rzeczy, który nadal znajdował się w zaślepieniu żydowskiej niewiary, w tej samej chwili sam brał swój nieszczęsny udział, chociaż z dobrym, naturalnym sumieniem, w śmierci Stefana, Szczepana. To wszystko mocno przemówiło do Żydów, ale zraniło ich uczucia do maksimum. Dotknąłem już praktycznych skutków i dlatego nie będę ich teraz rozwijał. Moim celem jest po prostu przedstawienie zarysu tej ważnej księgi, która jest teraz przed nami, czyli Dzieje Apostolskie, starając się połączyć, tak jak ten ósmy rozdział łączy to, co miało nastąpić z tym, co było w przeszłości, z tym, co będzie w przyszłości. Saul zgodził się na śmierć Szczepana, a Saul był wyrazem żydowskiego uczucia w jego najlepszym aspekcie. Było ono teraz winne przeciwstawiania się aż do krwi. Nie tylko temu, co czynili ich ojcowie, ale niebiańskiemu świadectwu Jezusa. Niemniej jednak Bóg, który przywrócił honor ukrzyżowanemu Jezusowi, nie zapomniał o męczenniku Szczepanie. I chociaż nastąpił wybuch prześladowań, który rozproszył po całym regionie Judei i Samarii wszystkich wierzących, którzy byli w Jerozolimie z wyjątkiem apostołów, to jednak nie brakowało pobożnych ludzi, którzy nieśli Szczepana do jego pochówku. Najwyraźniej nie byli oni chrześcijanami, ale Bóg ma wszystkie serca w swoim posiadaniu. I uczynili nad nim wielki lament. To było odpowiednie dla nich. Ich radość nie była taka jak radość z oglądania obecności Bożej. Oni odczuwali w pewnej mierze i słusznie ten wielki czyn, który został dokonany. A ponieważ w ich uczuciu była przynajmniej rzeczywistość, to uczynili odpowiedni lament. Lecz Saul spustoszył kościół. I wszedłszy do każdego domu i ściągnąwszy mężczyzn i kobiety, oddał ich do więzienia. Prześladowanie religijne jest niezmiennie bezwzględne i ślepe nawet na najpospolitsze uczucia ludzkości. Bóg, który nie tylko ma serca na swój rozkaz, ale kontroluje wszystkie okoliczności, zamierzał teraz dokonać tego, co zawsze miał w sercu, czyniąc uczniów świadkami Jezusa aż po krańce ziemi, choć najpierw do Judei i Samarii. W związku z tym widzimy, że tak jak świadectwo rozeszło się przynajmniej po całej Jerozolimie, tak teraz stary rywal Jerozolimy wchodzi w zasięg działania Boga. Filip, który został wyznaczony przez apostołów przy wyborze tłumu uczniów do opieki nad dystrybucją dla ubogich, czyli tam wybrano 7, schodzi do miast Samarii, głosząc Chrystusa. Nie wynikało to bynajmniej z jego święceń. Jego powołaniem była troska o stoły. Jego głoszenie Chrystusa było owocem wezwania Pana. Gdzie człowiek wybiera dla ludzkich rzeczy, mamy Pana, który to rozpoznaje. On chciałby, aby jego lud tam, gdzie daje, miał głos. Spotkałby się z nimi w łasce, powstrzymując skargi i pokazując, że on szanuje i ufa ich odpowiedni wybór. Lecz nie tak jest w służbie słowa, czyli świadectwa pańskiego. Tutaj Pan sam daje, sam powołuje, sam posyła. Filip oprócz tego, że był jednym z 7, był ewangelistą. Jak to wyraźnie powiedziano w innej części Dziejów Apostolskich, Dzieje Apostolskie 21:8. Ważne jest, aby rozróżnić te dwie rzeczy.
Jedna to zadanie, do którego człowiek go powołał, a druga to dar, którym obdarzył go Pan. Mamy w Efezjan właśnie dary, 4 rozdział. Czynię tę uwagę jedynie na marginesie, choć nie będzie ona potrzebna do tego tematu, akurat tutaj 8 rozdziału dziejów, to generalnie jest ona potrzebna dla niektórych. Filip schodzi na dół głosząc Chrystusa. I tutaj mamy napisane, a lud jednomyślnie słuchał tego, co Filip mówił, słysząc i widząc cuda, które czynił. Ale świadectwo cudów może działać na ciało. Są one rzeczywiście znakiem dla niewierzących, a że taki jest ich rezultat, pokazuje nam Duch Boży w rozdziale, który mamy przed sobą. Jakkolwiek łaskawie dane od Pana jako znak, aby przyciągnąć nieostrożne umysły ludzkie, są one niebezpieczne, gdy stają się miejscem odpoczynku i przedmiotem umysłu, i to było fatalną pomyłką popełnioną wtedy, i nie tylko tam, ale też przez wiele milionów dusz od tamtego dnia aż do dziś. Wiara nigdy nie spoczywa na żadnym innym gruncie, jak tylko na Słowie Bożym. Wszystko inne jest puste, próżne i zdolne do akredytacji, jak również do kuszenia człowieka. Rzeczywiście, przy tej okazji było niewątpliwe działanie Ducha Bożego, moc, która wypędzała duchy nieczyste i uzdrawiała chorych, a także środki do szerzenia radości w całym mieście dla dusz ludzkich. Była to widocznie moc w zewnętrznej manifestacji, tak obficie okazana, która działała na cielesny umysł Szymona, który sam miał reputację wielkiego, a przedtem był naczyniem pewnego rodzaju mocy demonicznej, nędznej mocy szatana, którą oślepiał oczy ludzkie. Teraz jednak gdy znalazł się w zaćmieniu, czyli po prostu przestał być w centrum uwagi, jak człowiek chytry, jego celem było skorzystanie z tej wyższej energii, jeżeli byłoby to możliwe. Jego celem nie był Chrystus. To wszystko było dla niego samego. Chciał zdobyć nowy wpływ, a nie utracić swój stary. Dlaczego więc nie miałby tą nową metodą, jeżeli to możliwe, obrócić spraw na swoją korzyść? Dlatego też wśród tych, którzy przyjęli Ewangelię i zostali ochrzczeni, znajduje się Szymon. Filip nie miał dostatecznego rozeznania, aby go przejrzeć. Ewangeliści są skłonni do bycia sceptycznymi. Być może, że Pan nie pozwolił, aby prawdziwy charakter Szymona objawił się wszystkim oczom w tym momencie. Nie uszło to uwadze rozeznającym oczom Piotra nieco później, lecz jak nam tu powiedziano, gdy uwierzyli Filipowi głoszącemu rzeczy dotyczące Królestwa Bożego i imienia Jezusa, zostali ochrzczeni zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i sam Szymon też uwierzył. Pismo Święte ukazuje, choć nie sankcjonuje jako boską, wiarę, która jest oparta na dowodach i trwa ona nadal. Jan często od niej mówi, a ten sam, który mówi nam najwięcej o boskim charakterze prawdziwej wiary, który najbardziej ze wszystkich wprowadza nas w jej tajemną moc i błogosławieństwo, a nawet życie wieczne, które jest z nią związane, ten sam Jan jest tym, który bardziej niż ktokolwiek inny dostarcza nam przykładów zwykłej ludzkiej wiary. Taką była wiara Szymona. Ewangelia Łukasza również opisuje coś podobnego. To znaczy wiarę nie nieszczerą, ale ludzką. Nie zrodzoną z ducha, ale opartą na umyśle poddającym się argumentom, dowodom, które są dla niego obezwładniające,
ale nie ma w niej nic z Boga. Nie ma spotkania duszy z Bogiem. Bez tego wiara jest do niczego. Ani sam Bóg nie jest uczczony w swoim własnym słowie. Potęga była tym, co uderzyło w umysł Szymona. On sam był wielbicielem potęgi, którym i on sam, który był w dawnych czasach jako posiadacz takiej potęgi diabelskiej, upadł bardzo nisko, aż do tego, że zjednoczył się z wrogiem Bożym i człowieka, aby z jakiegoś źródła stać się naczyniem potęgi przewyższającej człowieka. No i taki Szymon nie mógł zaprzeczyć potędze, która okazała się bez wysiłku lepsza od wszystkiego, czym kiedykolwiek Szymon władał. To było to, co go pociągało. I jak tu jest powiedziane, trwał z Filipem. Nie było innej więzi, połączenia, a także i dziwił się, widząc cuda i znaki, które były czynione. Człowiek wierzący dziwiłby się bardziej łasce Bożej i kłaniałby się w adoracji przed Nim. Sumienie zostałoby przeszukane przez prawdę Bożą, a serce zostałoby wypełnione uwielbieniem dla łaski Bożej. Ani jedno, ani drugie nigdy nie wchodziło w myśli i uczucia Szymona. A gdy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. Było rzeczą najwyższej wagi, aby jedność była utrzymana. Praktycznie nie tylko, aby była głoszona, prawda, że jest jedność, ale aby była ona utrzymywana w praktyce. Dlatego też Piotr i Jan, dwaj główni apostołowie, przybyli z Jerozolimy. Ale był też inny powód. Bóg tak zarządził, że Duch Święty nie powinien być udzielony uczniom w Samarii. Nie mam na myśli tylko takich jak Szymon lub fałszywych braci, ale nawet tych, którzy byli prawdziwi. Niewątpliwie nie mogliby oni uwierzyć w Ewangelię, gdyby nie było ożywiającego działania Ducha Świętego. Ale musimy rozróżnić pomiędzy Duchem Świętym dającym życie, a samym Duchem Świętym udzielonym. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym jeszcze raz zauważyć. Dar Ducha Świętego nigdy nie oznacza tych potężnych cudów mocy, które działały na chciwy i ambitny umysł Szymona Maga. Dar Ducha Świętego nie jest w ogóle tym samym, co dary. Te dary, przynajmniej takie, które były nadzwyczajnego rodzaju, były zewnętrznymi znakami tego daru we wczesnych czasach i było bardzo odważne, aby istniało decydujące, namacalne świadectwo tego daru. Obecność Ducha Świętego była nową i całkiem niespotykaną rzeczą nawet wśród wierzących. Stąd były potężne moce, które działały przez tych, którzy byli zatrudnieni przez Ducha Świętego, jak na przykład przez samego Filipa, a potem także przez uczniów, kiedy Piotr i Jan zeszli i położyli na nich ręce z modlitwą. Duch Święty przyszedł na nich nie tylko, jak zauważymy, pewne duchowe moce, ale sam Duch Święty. Oni nie mieli tylko tych mocy, ale tę boską osobę, która została im dana. Pismo Święte jest jasne i jednoznaczne co do prawdziwości tej sprawy. Mogę zrozumieć trudności w umysłach wierzących i nikt nie chciałby wymuszać lub przyspieszać przekonania kogokolwiek, ani nie miałoby to najmniejszej wartości przyjęcie nawet prawdy bez wiary, która jest wytwarzana, ćwiczona i oczyszczana przez Słowo Boże. Jednocześnie jednak dla mojego własnego umysłu wydaje się być hołdem dla Słowa Bożego twierdzić pozytywnie to, czego jestem pewien.
Dlatego muszę powiedzieć, że dar Ducha Świętego jest tutaj, według mojego osądu, według mojej oceny, wyraźnie różny od czegokolwiek, co mogłoby być duchowym darem dla dusz lub cudowną mocą, jak to się nazywa. Takie znaki, czyli zewnętrzne moce, również następowały po sobie, lecz Duch Święty został dany sam zgodnie ze słowem Pana, obietnicą Ojca, obietnicą, która, jak wszyscy wiedzą, była w pierwszej kolejności zapewniona tym, którzy już byli wierzącymi i która została im zadośćuczyniona, ponieważ byli wierzącymi, a nie po to, aby ich takimi uczynić. Kiedy odkupienie zostało dokonane, było ono pieczęcią wiary i życia, które oni już posiadali. Nie ma wątpliwości, że fakty w Samarii były analogiczne, ale należy zauważyć, że Duch Święty był tu udzielony i udzielany przez, a nie jak w Jerozolimie, poza nałożenie rąk apostołów. O tym nie słyszeliśmy nic w boskiej historii o dniu Pięćdziesiątnicy i myślę, że Pismo Święte jest wystarczająco jasne, że nie mogło być nic podobnego wtedy i tam. Przede wszystkim apostołowie i uczniowie otrzymali to w oczekiwaniu. Duch Święty zstąpił na nich nagle, bez żadnego wcześniejszego znaku, z wyjątkiem tego, który był odpowiedni dla Ducha Świętego, gdy został zesłany z nieba, potężnego, gwałtownego wiatru, a następnie oznaki jego obecności na każdym z nich zostały zamanifestowane. Nie było jednak takiego wymagania jak nakładanie rąk, aby być tego pośrednikiem, medium. Wydaje się jednak, że w Samarii działały specjalne powody, które sprawiły, że było to tam konieczne. Było to bardzo ważne, aby utrzymać praktyczne powiązania pomiędzy dziełem, które dla wielu tam, tak jak i teraz, mogło wyglądać nieregularnie. Praca ta nie była wykonywana przez tych, którzy poprzednio byli zawsze wielkimi duchowymi świadkami, albowiem słyszymy, że nikt nie usługiwał, tylko apostołowie, a nawet nie wszyscy apostołowie przemawiali, chociaż może się zdarzyć, że tak było. Ale tutaj mamy wyraźnie człowieka, który został wybrany do innego zewnętrznego celu przez Kościół, ale którego Pan używa gdzie indziej do nowego i wyższego celu, do którego On zakwalifikował go przez Ducha Świętego. Niemniej jednak starano się powstrzymywać wszelkie pozory niezależności lub obojętności wobec jedności. Było to najswobodniejsze działanie Ducha Świętego, suwerennie wolne i nie można tego utrzymywać zbyt rygorystycznie. Była to największa troska, aby wszystko było pozostawione otwarte dla Ducha Świętego, aby mógł działać zgodnie ze swoją własną wolą. Nie tylko wewnątrz Kościoła, ale także ewangelizując na zewnątrz. Z tego powodu Bóg podjął środki ostrożności, aby związać pracę w Samarii z tą, którą prowadził w Jerozolimie. Dlatego też, chociaż Filip mógł głosić Ewangelię i oni ją przyjęli, apostołowie zeszli na dół i z modlitwą nałożyli na nich ręce, a wtedy oni otrzymali Ducha Świętego. Dla wierzącego, który poddaje Słowo Boże refleksji, dla refleksyjnego wierzącego będzie jasne, że powody tego nie mają zastosowania w obecnym czasie. Ja tylko czynię tę uwagę, aby nikt nie wyciągnął z tego wniosku, że istnieje konieczność, aby ludzie upoważnieni przez Boga do nakładania rąk teraz, aby udzielić takiego duchowego błogosławieństwa, byli używani. Faktem jest, że koncepcja nakładania rąk jako uniwersalnego pośrednika, medium przekazywania Ducha Świętego jest z pewnością błędna. Przy największych okazjach, kiedy Duch Święty był udzielany, nie mamy podstaw, aby wierzyć, że na kogokolwiek były nakładane ręce. Były dwie wyjątkowe okazje, w których jeden lub więcej apostołów tak działało.
ale w czasach bardziej ogólnego zainteresowania i znaczenia nic takiego nie było słyszane. Weźmy jako najbardziej uroczysty moment Dzień Pięćdziesiątnicy. Kto szanuje Pismo Święte, może udawać, że na kogokolwiek były wtedy nakładane ręce. Jednak Duch Święty został udzielony w szczególnej mocy w tym dniu. Ale co jest bardziej celowe dla nas pogan? Kiedy Korneliusz i jego domownicy zostali przyprowadzeni, nie tylko nie widać tego, ale pozytywny dowód jest przeciwny. Piotr był obecny, ale z pewnością nie położył ręki ani jednej duszy tego dnia, zanim Duch Święty został udzielony. Jak się przekonamy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, Duch Święty został udzielony, gdy on jeszcze mówił, zanim oni zostali ochrzczeni. W dniu Pięćdziesiątnicy najpierw zostali ochrzczeni, a potem otrzymali dar Ducha Świętego. W Samarii, jak widzimy, byli już ochrzczeni od pewnego czasu. Kiedy uwierzyli, zostali ochrzczeni. Jak to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, ale otrzymali Ducha Świętego po pewnym czasie dzięki działaniu apostołów. I to też jest bardzo ważne. Odnoszę się do tego tylko po to, aby pokazać, jak daleko Pismo Święte jest od popierania ciasnych idei ludzkich i że jedyną drogą do prawdy jest wierzyć całemu Słowu Bożemu, szukając specjalnej zasady Bożej, przez którą On poucza nas w różnych charakterach swego działania. Z pewnością On jest zawsze mądry i zgodny z samym sobą. To my przez pomieszanie spraw tracimy w konsekwencji błogosławieństwo i piękno prawdy Bożej. Powodem, jak mi się zdaje, dla którego boska mądrość doprowadziła do tej uderzającej różnicy w Samarii, była konieczność powstrzymania tej niezależności, do której nawet chrześcijanie są tak podatni. W Samarii było szczególne narażenie na to zło, które wymagało o wiele większego strzeżenia się przed nim. Jak bolesne musi być dla Ducha Bożego, gdyby stara duma Samarii powstała przeciwko Jerozolimie. Bóg odciąłby sam wygląd tego. Było wolne działanie Jego Ducha wobec Samarii bez apostołów, ale Duch Święty został udzielony przez nałożenie ich rąk. Ten uroczysty akt był nie tylko starożytnym znakiem boskiego błogosławieństwa, ale także identyfikacji. Przypuszczam więc, że taka była zasada, która leżała u podstaw różnicy w boskim działaniu przy tych dwóch okazjach. Szymona uderzyło nie tylko samo obdarowanie cudowną mocą, co fakt, że inni otrzymali ją przez nałożenie rąk przez apostołów. Od razu instynktem ciała dostrzegł on dobrą okazję dla siebie i oceniając serca innych przez swoje własne, przedstawia pieniądze jako środek do zdobycia upragnionej mocy. Ale to wykrywa człowieka, jak często nasze słowa pokazują, gdzie jesteśmy. Jakże często również tam, gdzie najmniej o tym myślimy. Nie tylko w przypadkach naszego osądu, bo nic tak często nie osądza człowieka, jak jego własny osąd o innym. Ale także tam, gdzie pragnienie wychodzi za tym, czego nie mamy. Jakże ważne jest dla naszych dusz, abyśmy mieli Chrystusa przed sobą i abyśmy nie mieli innego pragnienia, jak tylko Jego chwały. Ani jeden promień światła Chrystusowego nie wszedł do serca Szymona, więc Piotr od razu wykrył fałszywe serce. Z tą energią, która go charakteryzowała, mówi: Pieniądze twoje zginą z tobą, bo myślałeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz w tym ani części, ani udziału, bo serce twoje nie jest prawe w oczach Bożych. W tym samym czasie jest litość, która należy do tego, który znał łaskę Bożą i widział koniec wszystkiego w jego sądzie. Żałuj tedy tej niegodziwości twojej,
a módl się do Boga, aby ci może była odpuszczona myśl serca twego, bo widzę, że jesteś w żółci gorzkości i w więzach nieprawości. Bóg nie ma przyjemności w śmierci grzesznika. Szymon może tylko odpowiedzieć: módlcie się za mną do Pana. Módlcie się za mną do Pana. On nie miał żadnej ufności w Panu dla siebie, ani cząstki, bo tak jak ci, którzy mają ufność w Panu, nie mają ani atomu w człowieku, tak jego jedyna nadzieja błogosławieństwa dla jego duszy leżała we wpływie innego człowieka, a nie w łasce Chrystusa. Módlcie się do Pana za mną, aby nie przyszło na mnie nic z tych rzeczy, o których mówicie. Apostołowie następnie po głoszeniu kazań w różnych wioskach Samarytan wracają do Jerozolimy. Jeśli Bóg pozwoli, będzie moim zamiarem nagrać również trzecią część dotyczącą 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.